Cześć, to jest kanał poświęcony korepetycjom z biologii, a dzisiejszy temat to potencjał wodny, a rodzaje roztworu. Na dzisiejszej prezentacji omówię, jakie są wartości potencjałów wodnych w zależności od tego, czy mamy do czynienia z roztworem hipertonicznym czy hipotonicznym. Na poprzedniej prezentacji omawiałam, czym jest potencjał wodny. W ramach przypomnienia, potencjał wodny PSI jest to zdolność do pobierania lub oddawania wody, i nie zależy on od praw osmozy. Potencjał czystej wody ma wartość 0, natomiast każdy wodny roztwór ma potencjał mniejszy od 0. Na poprzedniej prezentacji omawiałam także przykład, w którym były trzy rodzaje roztworu. Był roztwór o największym stężeniu, którego potencjał był najniższy. Miał on wartość 30, czyli był to potencjał minus 30. Kolejny roztwór o średnim stężeniu był to roztwór o potencjale minus 20 i miał on wartość 20 oraz potencjał minus 10, czyli roztwór o najmniejszym stężeniu. Jego wartość bezwzględna potencjału to było 10. Pamiętaj, że im mniejsze stężenie roztworu, tym większy potencjał wodny. Stąd komórka, która ma większy potencjał wodny, będzie oddawać wodę do roztworu, który ma ten potencjał mniejszy. Największy potencjał wodny ma czysta woda, ponieważ ona ma potencjał równy 0. Jak to się ma teraz do roztworu hipertonicznego? Jeżeli komórkę umieścimy w roztworze hipertonicznym, następuje utrata wody i ta komórka zaczyna się obkurczać. Stężenie roztworu wewnątrz komórki jest mniejsze niż stężenie roztworu na zewnątrz, ponieważ jest to roztwór hipertoniczny, czyli jest to roztwór, który ma stężenie większe od stężenia roztworu wewnątrz komórki. Wewnątrz komórki jest mniejsze stężenie roztworu, zatem jest większy potencjał wodny, dlatego też komórka oddaje wodę. Tak jak mówiłam na tym slajdzie, im mniejsze stężenie roztworu, tym większy potencjał wodny. I komórka wtedy oddaje wodę do roztworu, który ma stężenie większe, czyli mniejszy potencjał wodny. Czyli wewnątrz komórki PSI jest większe, natomiast PSI roztworu otaczającego komórkę jest mniejsze. Stężenie roztworu wokół komórki jest większe, jest zatem mniejszy potencjał wodny, ponieważ większa wartość potencjału i roztwór zabiera wodę z komórki, czyli on rozcieńcza się, korzystając z wody, która była w komórce. Na skutek tego komórka traci wodę i zaczyna się obkurczać. Zupełnie odwrotnie jest w przypadku roztworu hipotonicznego. Stężenie roztworu wewnątrz komórki jest większe niż stężenie roztworu na zewnątrz. Większe stężenie roztworu w komórce sprawia, że ma ona jednocześnie mniejszy potencjał wodny, ponieważ ma ona większą wartość bezwzględną potencjału. W efekcie komórka zabiera wodę. Natomiast roztwór, który otacza komórkę, ma on mniejsze stężenie roztworu, dzięki temu ma też większy potencjał wodny i mniejszą wartość potencjału, czyli roztwór oddaje tą wodę komórce, która jest w nim umieszczona. Zasada jest taka: woda przepływa zawsze z obszaru, gdzie jest większy potencjał wodny, do obszaru, w którym potencjał wodny jest mniejszy. Czyli w tym przypadku przepływa ona w roztworze hipotonicznym z roztworu do wnętrza komórki, natomiast w przypadku roztworu hipertonicznego komórka traci wodę. Wiem, że temat potencjału wodnego jest dosyć trudnym tematem. Jeżeli masz jakieś pytania, to oczywiście pisz pod tym nagraniem, ewentualnie pisz na mojego maila. Postaram się Ci odpowiedzieć albo nagrać kolejne nagranie, które wyjaśni dokładniej zasady działania potencjałów. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.